Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Kingdom Northlands. Jesteśmy dalej na pierwszej wyspie i tak oto przygotowana ekipa będzie leciała sobie na jaskinię. Trochę pograłam, no bo wiecie, trzeba było to wszystko poodbudowywać, mury postawiać, zorientować się z której strony jest jaskinia przede wszystkim, bo pierwsza wyspa jakoś mi umknęła, nie miałam zapisane. Przede wszystkim dorobić się pieniążku, bo było słabo z kasą, ale mamy fajną porę roku, postawiłam trochę farmerów. No i chyba nie chcę przeciągać. Przede wszystkim, wiecie, biegałam sobie tak, prawo, lewo, prawo, lewo, a później stwierdziłam, halo, nie przeciągaj, czekajcie, jeszcze 6 wysp do odwiedzenia, w sumie to jeszcze 5 poza tą, więc nie przeciągaj, tylko leć, ile się da. A czemu tu nie ma murów? A nie, są, tylko są zasłonięte tymi. Właśnie tutaj sobie postawiłam farmy. Tu możemy ewentualnie dać jeszcze trochę łucznikom, albo tam, nie wiem, kto tam sobie chce jakąś kasę i tarczę. Czy wy jesteście wszyscy? Tak, wy jesteście. Chociaż nie do końca widzę, jesteście najedzeni. O. I w sumie możemy lecieć. Te walki są teraz takie słabiutkie. No właśnie, ja was tutaj jeszcze chętnie napoję. Dobra. Chyba będzie, nie? Wziąłam czaszkę. Pokazał się kamień, więc wzięłam czaszkę, zrobiłam rycerzy, tak jak widać. Z lewej strony też, no bo nie mogę wskakiwać na łódkę, to łódka z lewej strony to szybciej pójdzie. Jaskinia jest tutaj pod nosem, więc zrobimy tak, żeby nasz konik dobrze wypoczął. No i konika nie zmieniałam, bo na pierwszej wyspie mamy tego konika, który nam pokazuje, jaka jest pora dnia. Ja nie wiem, czy on ma trochę więcej staminy, mam nadzieję, że pierwszy konik sobie poradzi z tym, żeby zdążyć wybiec. No i do środka. Królowo. Możemy puścić naszych. Oni sobie też fajnie radzą. Nawet bardzo fajnie sobie radzą. To już tyle. No, pierwsza wyspa, to wiecie, to jest taka rozgrzewka. No, bomba idzie za wolno. Nie spieszy im się, dobra. Aha, trochę czekaj, czekaj, jeszcze kawałeczek. Dobra. No i ja uciekam tym moim patatajkiem. Okej. Pierwsza wyspa zabezpieczona. Weźmiemy sobie jeszcze tylko tutaj ludzi, bo szkoda, że biedaki obronili królestwo, a zostali bezrobotni. To by było takie trochę nie fair. Pierwsza wyspa jest duża. Jest duża naprawdę. Jest dużo biegania. Jest duża. Statek jest po lewej stronie i go nie odbudowałam. Ale są fundusze, więc myślę, że po prostu trzeba tam się przebiec i go odbudować raz, dwa. Tutaj nawet murów nie ulepszałam. Bo przez przypadek ulepszyłam o tutaj troszkę wcześniej. I wyskoczył mi tutaj ten już miecznik. Czy kowal. Jak go wolicie nazywać. No i stwierdziłam, no to po co mam marnować pieniążki. Ja chcę się stąd jak najszybciej wydostać i jak najszybciej polecieć na kolejne wyspy, dlatego nie będę marnowała czasu na rzeczy przyjemne. Jakie w tej grze występują, czyli takie bieganie, rozbudowywanie, takie minimaksowanie. Jak to się podobno mówi. Czy więcej łuczników brać? Nie, to chyba już. O, tu jeszcze mamy w ogóle tego pana. Na razie pieniążki niech tam sobie leżą. O właśnie, bo mamy ich troszkę za dużo. Ja nie chcę, żeby mi pouciekał do wody. Statek jest naprawdę daleko. Nie wiem czemu. Tutaj za lasami będzie dopiero. Panowie, już was nie wezmę niestety.
Dobra, rozbudowujemy statek. Tutaj chyba za jednym razem będą wszystkie części. Tak, tylko... to mogłam to zrobić wcześniej. Klejnotów na razie nie biorę. Poczekam, aż zbudujemy statek. Kasa się sypie, chłopaki biegną, żeby wskoczyć. Mamy 4 łuczników, mamy 2 drużyny. I sprawdzając jeszcze, czy wszystko jest na tutaj zrobione. Jest ta, tego nie bierzemy, bo nie mamy diamentów na to na razie. Wiesz, ile ja mam diamentów? Nie no, ja chcę na kota. Chyba nie chcę na razie marnować, bo nie wiem, czy mi wystarczy. Później by była kicha, jakby mi nie wystarczyło, a to chyba jakoś tak mało istotne są rzeczy. Tutaj musimy skoczyć prowizorycznie. Tutaj jest wszystko zniszczone, tylko musimy tutaj skoczyć tak, po psa, po kota. W sumie to po wszystko chyba, tak żeby fajnie było, nie? Ale kasę mamy, worek mamy już tak napełniony, że już więcej się nie da i jeszcze gubię. O, zmienił nam się herb swoją drogą. No niech będzie żółto-czerwony, przynajmniej widać, że coś się wydarzyło. Dobra, druga wyspa. Lecimy na drugą wyspę. Polecę z wami, bo tak w sumie nie wiem, co wam pokazywać. Czego wam nie pokazywać. I stwierdziłam, że... Oj, może rzucimy jeszcze za pieniążki za 2. Oni sobie je zbiorą, a później ja od nich je wezmę. Ta wyspa jest czysta, więc nie mam się co martwić. Tylko teraz statek dopłynie, to tak, to będzie można się pakować. Teraz tylko przebiec po prostu i wziąć to, co potrzebne. Teraz będziemy biegli z lewej strony, to od razu weźmiemy to, co jest po lewej stronie. Ale możliwe, że nie będzie nic i po prawej było wszystko. Nie pamiętam. Ale musimy zmienić wierzchowca zdecydowanie, bo ten to się wlecze jak ta lala. Mamy jakąś wieżę. Wiecie, jakieś tam murki postawimy tutaj, tak jak były. Żeby coś tam sobie stało. Gdzie lecisz? A, ja wiem, gdzie ty lecisz. O. Tutaj też widzę jakieś murki. Żeby budynki nam się popokazywały, to od razu... O. Z tego, co zauważyłam na pierwszej wyspie, to właśnie nie ma rolników. Tu widzę, że mam nawet 2 budynki na tej wyspie. Tu jakiś jeden rolnik biedny. To jest chyba... Tak, to, dobra, dobra. Zrobimy tak. Trochę budowniczy, bo też do bomby będzie... A nie, tutaj bomby nie. Do bomby nie, zapomniałam. Ale odbudujemy sobie rycerzy. Chcemy, żeby z nami weszli na statek. Weźmiemy tak, weźmiemy trochę rolników. O, i po kasie. Się rozkręciłam. Ale oni te mają. Dobra. W sumie pieniądze mi są niepotrzebne, bo ja muszę mieć miejsce na klejnoty. No właśnie, ale i tak muszę odbudować murę, żeby zrobić rycerzy. Gdzieś tu odbudujmy. To chyba były... To chyba były najlepsze? Nie, tu widzę jeszcze jakieś były. O, piesek. No chodź, biedaku ty, no. Tu mamy już... Tak, ulepszenie jest już zabrane. Dobra. Mamy bombę. O, jelenia. Możemy jelenia sobie wziąć w sumie. A wy gdzie tam byliście? Chodź, jelonek. Poskaczemy trochę na tobie. Tutaj były jakieś mury? A, tutaj. I tu jest kicia. I spójrzmy, ile ona potrzebuje. 3, dobra. Czyli 3 diamenciki weźmiemy. A co, ty się już zmęczyłeś? Zaraz cię wymienimy. W sumie właśnie, po co ja ci brałam, jak ja cię zaraz wymienię? Ale, żeby było. Zaliczone, że mamy.
No właśnie, wy tu pewnie pieniążki macie. Trochę tam wezmę. Budujcie, budujcie. Jak to fajnie, jak te ataki są takie słabe. No teraz na tej wyspie to w ogóle ataków nie ma, ale ogólnie fajnie, że te początki są takie przyjemne. Dobra, mamy tu i tu potrzebujemy ogólnie dać dwa. Dobra, niech oni sobie wezmą. Ja tu zbiorę trochę... A, ten pan od klientów jest po prawej. Wezmę trochę kasy, w razie tam trzeba było coś, wiecie, wykupić. Jeden. Drugi. I trzeci. No najważniejsze mamy, czyli żeby przeżyć, jak będziemy atakować dalej niż trzecią wyspę, bo chyba z trzeciej może jeszcze byśmy dali radę wybiec, ale już dalej to by było ciężko. O, zmęczył się już, kurczę. Ja się będę musiała teraz przyzwyczaić na tych kotach jeździć, to w ogóle będzie. Nauka. Przy ponad 20 odcinku. Dzień dobry. Ach, to tak był, no, Rydwan, no tak. Ile wy tu kosztujecie? Wow. To dopiero mają rozmach. I teraz tak, co my tu mamy? Ty się przydasz na przyszłość. Spójrzmy na mapę, co nam tu jeszcze brakuje. Wszystko. Dobra, tak, wszystko. To lecimy, to może nie będzie potrzebne granie między odcinkami, a... Aha, bo wy jeździcie tak. A jak się najecie? Bo wy sobie jecie chyba nie trawę, tylko właśnie jakieś tam szczury. Ale coś nie chcecie przyspieszyć. Aha, dwa razy tapnąć, dobra. Dobra, są rycerze. A gdzie jest statek? A nie, czekajcie, statek chyba minęłam. Nie, tu jest, dobra. Ale to idzie teraz jak burza. I teraz musimy sobie drętnąć, żeby oni już się zbierali, a w tym czasie zapełnię sobie woreczek. Mam nadzieję, że tarczę. No właśnie, żebym ja miała wystarczająco z tarczami ludzi. Oho. A nie, tutaj leci ekipa, dobra. Tu chciałam pobiec o te tarcze, o to mi chodzi. Żeby z rycerzami wsiedli. Wow, no tak, w takim tempie to ja mogę jeździć. Ale fajne. Wtedy, ilu was biegnie? Was biegnie dwie ekipy. No to elegancko. Jedna, druga. I co, jak jeszcze raz zadzwonię, to co, z lewej strony też przyjdą? Nie. Pisaliście mi, ile ekip potrafi wsiąść na statek, ale... Moja skleroza nie boli. Przebiegnę się tu zobaczyć, czy się ruszyli. Ta druga wyspa wydaje... A nie, wracają, dobra, wracają, bo się okazało, że jednak tamci byli pierwsi. No i elegancko. Zjedźcie sobie. Fajny, taki biały, czarny koteł. Ale ogromne te koty, co? Dziesiąty dzień, kurczę, trzeba przyspieszyć. Dobra, wszyscy są. Czekajcie, jeszcze muszę zerknąć na pewno, bo ja nie chcę znowu jakieś mega lamy zrobić. Tu wszystko jest, dobra. A teraz mając koty i ziomeczka, co my mamy na trzeciej wyspie? Możemy sobie pozwolić w sumie na razie na zwiedzanko, takie myślę delikatne.
trzecia wyspa. Trzecia wyspa też jest czysta, ale tutaj musimy skoczyć po ulepszenie poziomka. Dobra. Teraz czy ja to mogę... A ja to mogę jeszcze ulepszać. Wiecie co, no to ja to ulepszę, bo... I lecimy... A jakiś ten? Nie? Chyba się zmęczyły już. Ale i tak szybko biegną. Jak to wygląda na trzeci? Z prawej strony, co my tu mamy? Miam. Tu mamy zniszczony domek, tu mamy ludzi. Tu mamy jakieś mury, odbudujemy sobie, żeby się budynki pojawiły. Tu mamy jakieś farmy, dobra. Chętnie przygarnę trochę złota. O właśnie, ci na wieżach też często mają kasę, bo to są ci, co polują i po prostu później sobie wchodzą na wieże. Momento, bo teraz tak, co my tu mamy na środku? A nie, to jest chyba... Czekajcie, bo za dużo pieniążków. Kurde, za dużo tej kasy mi dajecie. Tutaj damy trochę nauczników. Damy tutaj jednego jeszcze. Oczywiście, żeby miał kto budować. Dobra. Możecie już poddawać mi... Ten tutaj się rozbiegł po te pieniądze, ale dobrze, niech zbiera. No, mam wrażenie, że to już za dużo. Jaki tu jest tłum? Jezus! Do roboty. Rolnicy. No, już trochę spokojniej. W sumie po prawej stronie nie było nic, co mogłam zainwestować. To lecimy na lewą w takim razie. Tutaj też trzeba jakoś tam murki poniekąd rozbudować, żeby się wszystko poprzesuwało. Tutaj. A panowie to skąd tutaj biegną? A, bo tu łódka jeszcze jest, dobra. Jeszcze nie będę dzwonić, bo muszę najpierw zrobić kowala. Pamiętam, że tu miałam dwa portale. Tu już chyba mur nie będzie potrzebny. To jest mi niepotrzebne, bo już mam. To chyba trzeba. To jest ulepszenie jakieś. Dobra. Koń i kolega zjadły sobie. Myślałam, że będą mieli może jakąś kasę, ale widać, nie mają. A ty dokąd biegniesz? Coś do naprawy jest? Zaraz, to jest koń. W razie czego go weźmiemy. Tak, to jest nasz konik, na którym spędziliśmy większość życia. Nasi monarchowie spędzili większość życia. I jestem ślepa i nie zauważyłam, gdzie jest... O nie, nie zauważyłam. Zjedźcie sobie. Gdzie jest ten domek? Gdzieś mi mignął. Jeszcze raz. Tu jest konik. Nie mamy żadnej stajni, dlatego one sobie tak stoją, ale w przyszłości, jak będziemy chcieli, to zrobimy stajnię i będzie. Czemu na shift nie działa? Tylko muszę tapować, ale dobra. Tu jest ulepszenie. Tu jest młot.
Dawać mi te pieniążki. A wy chcecie zjeść? No kurde, to po prawej stronie było jednak? Czy na terenie gdzieś? Nie, to nie ma, to nie ma, to nie ma. To nie ma. Gdzieś po prawej jednak się skrył. A tego kamienia nie ma. A tu jest, ojejku. I to jest balista, no to zdecydowanie. I tutaj chyba też nam dwóch mieczy zabrakło. Teraz dajcie troszeczkę grosiwa. Muszę tarczy narobić, żeby łucznicy się sformowali. O, a my tu nie mamy tarcz? Aha. My tu nie mamy tarcz. Ale oni widzę ładnie są w grupach, chociaż... Czekaj, bo wy tu nie macie tarcz, czy one tarcze gdzieś indziej... Nie no, nie mogę się postawić indziej. Niech no ja zerknę jeszcze porządnie. Tu są zerki, farma, kowal. Aha, one nie chcą w ogóle się ruszać, jak one są głodne. O kurde. No i wy nie macie... O, wy nie macie tarcz. Ale to kwestia rozbudowy... Nie, na pewno nie kwestia rozbudowy murów. To jest kwestia przesunięcia się. Dobra, zaraz będziemy szukać miejsca, gdzie się tu możemy przesunąć trochę, żeby ich uzbroić w tarcze. Byle pierwszy, lepszy murek. Aha. O, tu jest jakiś. Ale tu mi nie chcą pozwolić? No muszę ich tu przesunąć, chociaż... No muszę, no bo wiecie, już jak się zbroję, to się chce zbroić porządnie. Żeby oni mogli wskoczyć na łódkę pełnymi ekipami. Bo jak mi wejdzie taka niepełna, to trochę kicha będzie. Nie wiem, czy dobrze robię, bo jednocześnie marnuję też czas. Ale wydaje mi się, że lepiej nie ryzykować, że wskoczy mi niepełna ekipa. Tu chyba jest nawet jeszcze murek. Już bez różnicy, który... Oj. Dawaj, tu jeszcze, kolego. To jest murek? 12 dzień. Jest murek. Tylko musi mi las w tle zniknąć. O. I tu już powinno się tarcze pokazać od razu po chyba pierwszym postawieniu. Czy nie? Może nie. Może tam z drugi poziom musi być. Zaraz zobaczymy. Bo tak to już chyba wszystko mamy, nie? Aż zerknę jeszcze. Tak, tu już wszystko mamy, więc będzie można stąd spływać. Zobaczę, czy się budne. O, jest, dobra. Nieważne. Niech sobie łucznicę pobiorą. No, łucznicy. Widzę, że tak niechętnie do tych, po te tarcze biegną. Kasa ich bardziej interesuje. Ale oni, czekać. Tu są. Tu jest trzech rycerzy. I tak niewielu tych łuczników. Dobra, zaufam, że już ekipa jest gotowa.
Jakieś zerki nawet się kręcą. Dobra, teraz gdzie jest mój stateczek? Na lewo był statek? Tak. Dobra. Tutaj też rozumiem, że ekipa gotowa. Raz, dwa, trzech ich jest w sumie. Wszyscy weszli? Kurde. Budowniczowie weszli? Wszyscy weszli? I tak, wszyscy weszli. Nie, jeszcze ktoś biegnie. No właśnie, oni nie najedzeni. A nie, ci biegną. Aha. Oni biegną tutaj. No dobra. No to lecimy dalej, co będziemy. O, jeszcze doskoczył jeden. No i elegancko. Ktoś jeszcze chce wyskoczyć? Jeszcze możecie wskoczyć, łódka płynie powoli. Nie, już nie ma chętnych. Dobra. O, jeszcze kasy zbieram? Trzecia wyspa, ulepszenie rolników. I tu już jest do zbicia. Trzecia wyspa. Gdzie mam te swoje rysunki? A nie, na trzeciej wyspie mam. Oho, to ja mam chyba coś źle pozaznaczane, bo ja mam zaznaczone. Zaraz. Jedna, druga. To była trzecia. To my teraz na czwartą. Chyba pomost jest nawet niezbity na czwartej. Po co idziemy? Po rolników? No chyba skoczymy po tych rolników. Dobra, idziemy. No i w razie czego to zbijemy jeszcze... Czekajcie, bo biegniecie w dwie różne strony i w sumie teraz... Teraz tak, tutaj możliwe, że czwarta wyspa... Pomost z prawej jest... Aha, no właśnie, bo tutaj trzeba się bronić z dwóch stron. A tu są farmerzy, ja tu muszę przede wszystkim tak, odbudować mury. Które są... Gdzie one tu są? Tu nie ma murów. Czy ja miałam mury za tym rysunkiem? Czy... Tu miałam jeszcze mury. Dobra. To powinno być ok, chyba. Zjedz sobie. No bo teraz... No, aha. Teraz musimy wrócić na prawo jeszcze i zbudować... Kurde, mam budowniczy, wystarczy. Zrobimy tak. Oho! Może lepiej? Tu mamy jaszczura. A tu mamy ulepszenie rolników. Dobra. Tu mamy jakichś trzech panów. No tu musimy się liczyć z tym, że nas zaatakują z dwóch stron. Z tego, co mam zapisane, ale możliwe, że sobie nie zupdate'owała moich notatek dawno temu. Przeraża mnie to, że może nie być wystarczająco budowniczych, żeby tutaj... wszystko zbudować na czas. No, jest kawałek drogi, to niesamowite. Biegnie jeden. Jeden. O nie, my tu w ogóle murów nie mamy. Chłopaki, ojeny, jak tu tłoczno, o Jezus, co tu się dzieje. Dobra, czy ktoś mi może rzucić jakieś pieniążki i...
Bo oni poszli... Kurde. Ja nie ma follow, poczekaj. Niech oni lecą budować, bo lewa strona widzę, że się troszkę zabudowała. To już jest okej. O, patrzcie, kto mi tu macha? Moja poprzedniczka. Wy sobie tutaj dojdziecie chyba, nie? Na czas. Jak tu słychać, jak ten posąg krzyczy w ogóle. Dobra, oni tutaj mają ekipę. To ten atak na pewno nie będzie duży, więc myślę, że sobie poradzi. A my tutaj co mamy? Zjemy sobie. Nie wiem, czy się nie spóźniłam. No nie wiem. Możliwe, że się spóźniłam, albo oni dopiero biegną. A te wieże wyczyściły. Fale. No bo te fale są małe, to możliwe, że wieża sobie poradziła w zupełności. Ale i tak bym pojechała do jednego końca gdzieś. Zobaczyła, jak my stoimy tutaj właśnie, gdzie jest jaskinia, gdzie jest pomost i czy przypadkiem coś nie jest wyczyszczone. Oho, koty się zmęczyły. Proszę, tutaj jest portal. Dobra, nie ma. Czyli jednak mam niezupdate'owane informacje. A, to jest tutaj, gdzie ja nie zbudowałam. Dobra. Czyli jednak, czwarta wyspa, pomost wyczyszczony. Czyli z lewej strony tylko się musimy chronić, okej. Przejdziemy sobie w ten sposób, żeby było szybciej. Oni niech sobie tutaj zbudują co chcą, mało istotne. Czyli my chronimy lewą stronę. A wiecie co, muszę jeszcze skoczyć i zrobić trochę właśnie farmerów. A ja tu mam stajnie nawet. Ale mi są farmerzy potrzebni. Poczekajcie, tutaj sobie przejdziemy tak dosyć wolno. Poczekaj. Ach, nie mam pieniędzy, mówię, co się dzieje? Daj panie trochę grosza. Dobra, dzięki. Widziałam, że nasi wojownicy nie mają za bardzo łuczników tutaj. Więc myślę, że jeden worek możemy poświęcić na łuczników. Jak to fajnie wygląda, jak oni się rzucają na to. O nie! No i Polas. Ja chciałam drugi worek wziąć od niego, no trudno. Bo jeszcze chciałam farmerów zrobić. Chyba nie mam farmerów, no. Kurczę, no trudno. O, jeden farmer może tutaj. Przejdźmy się spokojnie, może ktoś jeszcze rzuci. Tylu ludzi nie ma co robić. Taka ekipa tutaj była wcześniej. Zobaczcie, ile tu jest. Yeah. Piesek szczeka z lewej. No w sumie miałam pieska, to też, chociaż ja myślałam, że z dwóch stron będą mnie atakować. Szybko idzie, fajnie. Nikt nie ma już pieniążków? Ale ekipa tutaj widzę ładna. Już taka niska jestem na tych kotach. Aha, ja widzę, że tutaj nikt za bardzo nie dobiegł. Dobra.
to jak nikt tu nie dobiegł, to my musimy tutaj przede wszystkim zrobić lepsze mury, bo chciałabym... rycerzy. Pobiegniemy sobie po tych farmerów, zorganizujemy sobie trochę farm, żeby było pieniążków. Bomba, rycerze i wsio, nie? Niszczymy, lecimy dalej. O, bludmunik, o kurcze. Farmerze. Ja wiem, że wy się rwiecie do pracy. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie tu się pożegnamy. W następnym odcinku przetrwamy bludmun, zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Bye!